Witajcie serdecznie. Jestem Derek1002 i zapraszam was do mojego drugiego vloga, gdzie oprowadzę was po mieście Tarnowie. Aktualnie jesteśmy na ulicy Tuchowskiej i koło przejścia kolejowego i tutaj widzimy Wątok. Z drugiej strony też. Aktualnie udaję się na górę Świętego Marcina. Następnie udam się prawdopodobnie na rynek. Mówię prawdopodobnie. Na ulicę Wałową. Może jeszcze podejdziemy pod fontannę multimedialną. No cóż, zapraszam was do oglądania. Witajcie, jestem już właśnie pod górą Świętego Marcina. Miałem naprawdę ogromnego farta, bo autobus spóźnił się 2 minuty, a ja już myślałem, że nie zdążę na autobus, a postanowiłem się pospieszyć. No i proszę bardzo, autobus się spóźnił 2 minuty i zdążyłem. Linią numer 31. Boże, masakra. Jeszcze wejście do góry mam. Jeszcze i pokażę wam widok na obwodnicę. Widok na obwodnicę Tarnowa od strony południowej. A tam trasa biegowa Marcinka. Może tam wstąpimy, ale raczej nie wiem, czy będę miał czas. Może później. Teraz udamy się pod kościółek w Zawadzie, a później na ruiny zamku Tarnowskich. Cóż, idziemy dalej. Basen letni na Alei Tarnowskiej na górze Świętego Marcina. Niestety coś mi się popsuło w telefonie i nie za bardzo widać. Podejdziemy jeszcze. Może coś uchwyci do basenu. Mam drogę cały czas pod górę. No, czy nic nie zauważymy. Jestem w trakcie wychodzenia na górę Świętego Marcina, ja tylko tutaj na chwilę chcę coś pokazać. Jest taka mała zagadka na dziś. Tylko sobie zejdę. Tutaj mokro trochę. Zagadka na dziś. Co mogło się tam znajdować? Mi to bardzo przypomina szachownicę. Ja myślę, oczywiście to są tylko moje przemyślenia, że być może była tam dawniej kmisę do potańcówki za czas w PRL-u. Puszczono muzykę i być może ludzie tam się bawili, nie wiem. To są tylko moje przypuszczenia. Jeszcze podejdziemy sobie pod amfiteatr do Zawady na pod taki drewniany kościółek. Wrócimy się pod ruiny zamku na górze Świętego Marcina i później będę wracał i być może zahaczymy o fontannę multimedialną. Tutaj dawniej z parkingu znajdowała się stara kręgielnia. Obecnie kręgielnia została przeniesiona na dół koło zajezdni autobusowej przy górze. Cóż, idziemy dalej. Jesteśmy koło starego amfiteatru na górze Świętego Marcina. Tutaj dochodzimy do amfiteatru. Teraz będziemy się udawać do Zawady pod kościół.
jeszcze jakaś restauracja. I jakiś pieseł. Cóż, idziemy dalej. W sensie się schapałem. Takie jest podejście z Gościńskiego Marcina. To jest druga część tego podejścia. I idziemy dalej. Takie ładne widoczki po drodze. Jakieś domy jednorodzinne. Idziemy dalej. Jeszcze tam trochę zostało. Tutaj taki ładny widoczek na obwodnicę Tarnowa. Jesteśmy już pod wieżą komunikacyjną pod kościołem zabytkowym i właśnie się tam udajemy. Następnie udamy się na ruiny zamku. Jeszcze jeden widoczek i na obwodnicę oraz na nowy szpital, szpital Świętego Łukasza. I tam jestem już przy kościele Świętego Marcina w Zawadzie. A zaraz za kościołkiem wieża telekomunikacyjna na górze Świętego Marcina. My wejdziemy do kościółka na chwilę i będziemy szli na ruiny i będziemy czekać na autobus. Niestety zamknięte. Chyba to jeszcze ołtarz polowy. I idziemy dalej. Jak zamknięte, to trudno. Ale za to ładne widoczki. Nie wiem, czy... O kurde, nie wiem, czy zauważycie. Mam niestety słabą kamerę w telefonie. Stąd dopiero będą ładne widoki. Tylko tam dojdziemy. Na cmentarzu w Zawadzie. Ale stąd są piękne widoki. Praktycznie na cały, może nie cały Tarnów, ale na całą zachodnią stronę, na całą wschodnią stronę. Wschodnią stronę. Tam widać zakłady azotowe i dym noszący się z zakładów azotowych. Cóż, my się będziemy zbierać. Fajnie było, gdyby to było jakieś wyjście. Cóż, idziemy dalej. Jesteśmy koło krzyża na koło ruin zamku. Co może tam podejdziemy. Jest jakaś tabliczka, to może przeczytamy, o co chodzi. Tam, w tamtą stronę się idzie na ruiny. Jesteśmy już pod krzyżem. By królował miastu parafii diecezji. Krzyż ustawiony na zakończenie jubileuszu odkupienia. 26 kwietnia 35 odnowiono w roku nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia 2015-16. Czyli normalnie w 35 ustawiono ten krzyż jeszcze przed wojną. A wyremontowano go w latach 2015-16. Czy wyremontowano? Pewnie dano, pewnie nie wiem, chyba tak. I teraz idziemy na ruiny. Bardzo dobrze widać ruiny. Teraz zejdziemy tędy. Stare mury obronne. Znaczy tutaj dawniej był ten. Dawniej był
była taka wieża z armatkami. Zresztą pewnie jak przyjdę, jakby to będę montował, to wkleję prawdopodobny wygląd tego zamku. Według legend znajduje się tutaj tajne przejście, jeszcze nie odnalezione. Jest to oczywiście legenda. Tajne przejście do klasztoru Bernardynów, na ulicę Bernardyńską, Bernardynów. Tak to wygląda. Stare lochy. Cóż, będziemy szli tam na górę. Jeszcze baszta z innej perspektywy. Idziemy do góry, bardzo ciężkie tu jest podejście, żeby się nie wywalić. Stary kawałek wieży, to była wieża dawniej. Dopiero z góry jest ładny widok. Pewnie może zaczekam do zachodu słońca. Pójdziemy. Autobus mam o 19.15, jest 18.40. Dalej widzę. 40, czyli za jakieś... Tu nie poczekam. Zejście tu pewnie jest 20 minut. Tu wejdziemy. Jeszcze poczekam na Matiego, bo tu musi pojawić jeszcze Mati Serager, którego pozdrawiam serdecznie. Tak to wygląda. Cóż, będziemy pomału schodzić. Zejdziemy sobie drugą stroną. Witajcie serdecznie, tutaj Derek 1002. Jesteśmy aktualnie na ruinach zamku w Tarnowie na Górze Świętego Marcina. To zamek Tarnowskich. Tutaj piękne widoki na miasto. Tam z daleka możecie ujrzeć nowy szpital, potocznie jest nazwany nowym szpitalem, a to jest szpital Świętego Łukasza. A tutaj ze mną jest Mati Seruś. Serach, przepraszam. O! Siemka. O, siemka wam. Pozdrawiam. Ślubne. To jeszcze była jedna wieża. Będziemy już pomału schodzić. Podjedziemy sobie autobusem. Autobusem pod rynek, no już nie pod rynek, ale na ulicę Narutowicza. Tam jeszcze z daleka jeden wygląd na zakłady azotowe w Tarnowie i mechaniczne zarazem. Cóż, tutaj jeden widoczek. I schodzimy. Widok, jeszcze tak a propos, tu jest widzimy taką drugą część, tutaj był dawniej mostek taki i tam po drugiej stronie znajdowało się zagrody dla koni oraz działo się, to był tak jakby druga część zamku, tylko że tam działo się głównie życie, no powiedzmy takie
To było połączone z zamkiem, ale tam działo się głównie życie pozazamkowe. Zejdziemy sobie dalej. No i cóż, idziemy dalej. Filmik koło ruin. Cała historia zamku. Nie wiem, czy widzicie. Zaczęto budować w 1329. W 1570 zatopiony. I od 1570, no cóż, to nic się nie działo. W 1923 w Sanguszko przeniesie do dworu w Gumiskach i do Gumisk jeszcze się wybierzemy. Czy na pewno się wybierzemy, bo warto, do Pałacu Sanguszków. Gdyż tam jest fantastyczna fontanna. No i cóż, idziemy dalej na autobus. Jestem na ulicy Harcerskiej i koło letniej siłowni na Marcińca oraz trasie biegowej. Cóż, będziemy się zbierać na autobus, na 31, bo mam 10 minut, więc jeszcze pieseł przyleciał, kogoś, nie wiem, już bezpański, nie wiem. Dobrze. Witajcie, jesteśmy pod Starostwem Powiatowym na ulicy Narutowicza oraz Radzie Powiatu. Się wysiadłem od 31 przed chwileczką i teraz idę w stronę starego cmentarza. Po drugiej stronie mamy zabytkowy budynek wodociąg w Tarnowski, jeszcze tam podejdziemy, bo tam jest taka jedna kapliczka. Dochodzimy do skweru Obrońców Grodna na ulicy Narutowicza. Tu zaczynają się bulwary tarnowskie w stronę Narutowicza i biegną aż pod Almę. To wygląda, to jest taka mała walka. Dojdziemy sobie jeszcze także tutaj na zobaczyć na Wątok od tej strony. Cóż, idziemy teraz zobaczyć na tą tabliczkę pod wodociągami. Zarząd Miejski Zakładów Wodociągowych i Zakład Instalacyjny oraz tabliczka: w tym domu Jerzy Braun, 1901-1975, harcerz, poeta, filozof, publicysta, napisał i skomponował w listopadzie 1918 roku pieśń Podnieokińską i szumną knieje. Szczerze? Nawet o tym nie wiedziałem. Teraz idziemy właśnie pod cmentarz, stary cmentarz. I pod tamten monument. Jeszcze tutaj Wątok z drugiej strony. Koło pomniku
jako pomnika wojny, pomnika przeciw wojnie i faszyzmowi. Wniesione, no na moje oko, na pewno w czasach PRL-owskich. Tam jest jeszcze tabliczka. To jest monument, jeden. I tutaj przedstawione są różne miejscowości, które są związane z Polską oraz no, z cierpieniem. I jeszcze tu jest jedna tabliczka. W hołdzie 45 tysiącom mieszkańcom ziemi tarnowskiej i ofiarom niemieckiego faszyzmu, bestialsko pomordowanym bohaterom poległym w walce o z najeźdźcą o niepodległość ojczyzny w latach 39-45. Po drugiej stronie zabytkowy kościółek na właśnie także na ulicy Narutowicza oraz stary cmentarz, gdzie jest pochowany m.in. Tadeusz Tercil oraz ktoś, kto w mieście, kto się nie za dobrze zapisał w historii miasta Tarnowa. Chodzi mi o, w ogóle o historii Polski, chodzi mi o Józefa Cyrankiewicza, premiera rządu polskiego, PRL-owskiego, komunistycznego. W latach 47-1970, więc strasznie długo był premierem. Główna brama starego cmentarza w Tarnowie. Idziemy na most zakochanych, czy most miłości, jak to inaczej mówią. Będzie grubo. Budynek niepublicznego liceum konarskiego w Tarnowie. I idziemy na ulicę Szewską, następnie na most zakochanych, lub inaczej nazwany mostem miłości. Obok przeszliśmy, przechodzę koło takiej chatki. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, delegatura w Tarnowie. Proszę bardzo. Stara taka chatka. Tam z daleka można zauważyć Sąd Okręgowy w Tarnowie oraz więzienie tarnowskie, ale my tam raczej nie będziemy szli. Może kiedy indziej mi się uda nagrać. Cóż, idziemy na most. Ulica Przesmyk. Miszewska, której szedłem. I most miłości, lub most zakochanych. Jak możecie zauważyć, są tutaj kłódki, tutaj jest ich więcej. Czyli ogrom różnorakich kłódek. Tutaj widzimy wątok. I będziemy szli na pod wielkie schody. Idę wzdłuż taka. Wzdłuż bulwarów. Skwery Anieli Józefa Piszów. Ulica Bema, następnie ulica Bema oraz widok na kościół
Jest, ale słaba jakość. Przepraszam, że taka słaba, ale... Jeszcze raz przepraszam, ale po prostu no... Mam słaby... Słabą kamerę w aparacie. To jest na Najświętszej Marii Panny. Świętszej Marii Panny. Jeszcze raz wątok, tym razem z... Produkty na Najświętszej Panny. I... Idziemy do ulicy... Pema. Widok na Powiatowy Urząd Pracy. Jesteśmy na Burku. Teraz idziemy pod taką jedną ciekawą wyspę. Witajcie serdecznie, moi drodzy. Jesteśmy na ulicy Bema. Idziemy teraz na Wielkie Schody i na rynek. Tam jeszcze dalej jest fontanna multimedialna, to jeszcze tam podejdziemy za chwilę, a na razie idziemy na rynek. Jesteśmy właśnie na rynku, na jednym z najpiękniejszych rynków w Polsce. Obecnie w remoncie, jak widać. Za chwilę sobie podejdziemy pod starą Wilmę. Jeszcze zrobię jedno ujęcie z przodu. Tu jest ujęcie na ratusz z bliska, z drugiej strony. Tu jest Muzeum Okręgowe. I teraz będziemy się udawać pod starą Birmę. Tutaj jeszcze jedna ze starych atrakcji tarnowa, czyli stara już nieużywana fontanna. Podobno za młodu można tu było wrzucać pieniądze i według wielu przynosiło to szczęście. Tutaj będzie jeszcze taka jedna fajna miejscówka, czyli ulica Piekarska, ozdobiona takimi pięknymi parasolami kolorowymi. A teraz będziemy się udać na Birmę. Jesteśmy na ulicy Żydowskiej. No, Tarnów wieczorem, tak wieczór nocą wygląda. I idziemy pod starą synagogę żydowską. Witajcie, jesteśmy przy starej synagodze w Tarnowie. Tutaj mamy napisy w języku izraelskim oraz polskim i angielskim. Jeszcze podejdziemy pod Wilmę. Tutaj tabliczka. I tutaj stara synagoga w Tarnowie, raczej pozostałości po nich. Tutaj ładnie. Tak dawno, bo bodajże w około 2000, tak od 2013 do 15, gdzieś tak, już nie pamiętam dokładnie, kiedy remontowano ten skwer, ale wygląda to bardzo ładnie. Teraz sobie pójdziemy na ulicę Wałową i będziemy szli na ulicę Lwowską. To jeszcze taki.
Idziemy dalej. Kolejna tabliczka. Mieszkańcy tych domów zostali zamordowani wraz z 40 tysiącami Tarnowian przez oprawców niemieckich w czasie tych okropnych lat bestialskiej agresji. Tym męczennikom zjednoczonym jednym Bogiem miastem poświęcenie składamy hołd, cześć ich pamięci. Smutne trochę. Tam już byłem pod starą Bimą. Schodzimy na dół. Pomnik Romana Brandstettera z fajką stojącego obok ulicy Rybnej, a ulicę ulicą Wałową. Jesteśmy na ulicy Wałowej. Na początku ulicy Wałowej od strony ulicy Legionów, ze strony Lwowskiej. Jesteśmy na Placu Węgierskim, a tutaj przed nami jest pomnik generała Józefa Bema, pochodzącego z Tarnowa, rodowitego Tarnowianina, bohatera narodu polskiego i węgierskiego. Tutaj przepięknie namalowany obraz na budynku. No już ładnie to wygląda wszystko. Tylko szkoda, że Tarnów się coraz bardziej wyludnia i to, że prezydent Ciepiela powiem tak, ulica Wołowa jest ładna, ale niektóre budynki, to powiedzieć szczerze, wołają o pomstę do nieba. Teraz idziemy w stronę ulicy Lwowskiej. Witajcie serdecznie. Jesteśmy na skwerze księdza Piotra Gajdy w Tarnowie. Jesteśmy dokładnie koło fontanny multimedialnej, ja sobie przejdę. Tutaj fantastyczny wiral miasta. Tutaj mamy stary wygląd miasta. Tutaj pięknie wygląda. Tutaj dawniej nic nie było. No i cóż. Pięknie to wszystko wygląda. Podejdę dalej. Tutaj jeszcze podejdziemy tędy. Tam na razie jest strasznie głośno. Tam na górze także biegnie woda. Mała fontanna i tutaj po jako taki mały wodospad leci na dół. Potem podejdę szybko. Tak to właśnie wygląda. Cóż, bardzo ładnie. Plan Starego Miasta. Jesteśmy między ulicą Wałową a ulicą Lwowską. Tu jest właśnie ulica Lwowska. Jej początek. No i jedna z najbardziej znanych ulic Tarnowa. Razem z Krakowską i z ulicą Wałową. Idziemy teraz w drugą stronę. Jeszcze sobie podejdziemy pod pomnik. Podejdziemy sobie pod pomnik. Walk ofiar ze stalinizmem, a także pod pomnik Wincentego Witosa.
No i za chwilę tam się właśnie udamy. Dochodzimy do pomniku Wincentego Witosa. Pomnika Wincentego Witosa. A my jeszcze sobie podejdziemy pod pomnik ofiar stalinizmu, ale to za chwilę. Jesteśmy na Placu Drzewnym. No i cóż, no stara, pamiętająca jeszcze czasu PRL-u. Takie bloczki. I dochodzimy pod pomnik Wincentego Witosa. Przepraszam za jakość, ale no film nagrywany wieczorem. Największym dobrem jest wolna ojczyzna. Wincent Witos 1874-1945. Cóż, będziemy się teraz udawać na plac ofiar stalinizmu. Ulica Lwowska, a przed nami plac ofiar stalinizmu oraz kamienica przy placu stalinizmu na ulicy Szpitalnej. Tutaj jest pomnik, nie wiem czy widać, bo niestety może włączę lampę błyskową. Może nie wiem, może coś będzie widać. Hołdzie ofiarom zbrodni stalinowskich w latach 39-56. Żołnierzom polskim i ludności cywilnej zamordowanym przez sowieckich najeźdźców po 17 września 1939 roku. Tam jeszcze jest plac Wincentego Witosa. I idziemy pod pomnik ofiar stalinizmu. Wybudowany w latach 90. po upadku komuny. Sobie podejdziemy bliżej. Nie wiem czy... Chyba będzie lepiej z lampą, mimo wszystko. Więźniowie polityczni okresu stalinowskiego 39-56. I cóż, na razie tyle. Były budynek poligonu wojskowego w Tarnowie, obecnie budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz inne sąsiadujące budynki. A tam kładka dla pieszych na ulicy Mickiewicza. Ulica Mickiewicza oraz budynek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Przejście podziemne na ulicy Mickiewicza, poczta. A teraz aktualnie udajemy się pod pomnik Szczepanika na plac Szczepanika Jana Szczepanika oraz na fontannę. Tutaj jest szkoła Szczepanika oraz trzecie liceum ogólnokształcące Adama Mickiewicza. Podejdziemy tu pod pomnik.
Tutaj mamy jeszcze takie obrazki. Fontanna w Parku Szczeleckim, zdjęcie Szczepanika. Maki, fotografia barwna, Szczepanika z 1903 roku. Pierwszy model kamery filmowej systemu Szczepanika. Dom przy Chopina, gdzie już byłem, już nagrywałem stamtąd. I krótka informacja w języku polskim i angielskim na temat Jana Szczepanika. Zmarł w 1926 roku. Tutaj jeszcze są obrazy, jeszcze tutaj zejdziemy, a tutaj fontanna. Plac Brodzińskiego, ulica Krakowska, plac Kazimierza, ulica Wałowa, ulica Lwowska, gdzie też byłem, i laboratorium Szczepanika, czyli jego dom, na Sobińskiego, gdzie też byłem. Teraz będziemy udawać się, też idziemy dalej. Budynek Poczty Polskiej w Tarnowie w dzień. Budynek Poczty Polskiej, a następnie budynek Teatru imienia Ludwika Solskiego. Dawniej także znajdował się tu teatr, lecz no wyglądał zupełnie inaczej. Budynek został wyremontowany. Dokładnie nie pamiętam, ale chyba okolice 2012, 13, 2014, 15, gdzieś tak. Chyba gdzieś tak. Okolice pomiędzy 2013 a 15, coś w tym stylu. Na drugiej stronie jeszcze można zauważyć pomnik Ludwika Solskiego. My udajemy się pod kolejną fontannę. Budynek gminy miasta Tarnowa oraz budynek, w którym urzęduje obecny prezydent. Chyba ten prezydent Orban Ciepiela. Tak, a my udajemy się teraz pod kolejny fontan. Jesteśmy na skwerze Olgierda Kokucińskiego. Kolejna piękna fontanna. Podświetlana. Zmieniająca różne kolory. No i cóż, idziemy dalej. Serdecznie, jestem Derek. Tak pod koniec tego filmiku. Otóż mam strasznie dużo materiału z filmów. Mi się złożyło to na około 4 części na razie. Będzie prawdopodobnie 5 albo 6 z Tarnowa. To jest koniec części pierwszej i następna część pojawi się prawdopodobnie w poniedziałek. Więc no czekajcie cierpliwie. Ja się z wami żegnam. Cześć.